styczniu radość kolędowania przeplata się z refleksją nad wydarzeniami powstania styczniowego z 1863 roku. Zapraszamy na krótki montaż poświęcony tym wydarzeniom. Czas kolędowania ciągle trwa. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wejścia w ten cudowny klimat. Thank you.
pastuszki na poli, owieczki i strechły. Czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, królewi grają. Pasterze śpiewają, bydle tam pękają. Cuda, cuda ogłaszają. Maria, Panna, Maria, Panna. Dzieciątko piastuje. Święty i Józef święty. Trzej królowie i trzej królowie byli. I dary Panu pozdrowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Cuda, cuda ogłaszają. Niestety, nie zawsze styczeń był radosnym okresem kolędowania. Teraz wróćmy pamięcią do roku 1863, do roku wybuchu powstania. Był taki rok, rok 63, gdy garść Polaków pełna męstwa mocy, silna nie liczbą, ale wolą ducha, chciała powalić olbrzyma północy, zerwać kajdany niewoli łańcucha. Śnieżył się styczeń. Poszli, nie pomni przestrogi, obliczeń. Poszli, by walczyć najgodniej, najprościej życie. Położyć przy budowie dzieła, które się zwało Wskrzeszenie Wolności. I krzyknąć światu, Polska nie zginęła. Lasy ich skryły. Droga do niepodległości naszej ojczyzny była długa i trudna, okupiona krwią powstańców i bohaterów wielu pokoleń Polaków. Dzięki powstaniom narodowym dziś obchodzimy 159. rocznicę powstania styczniowego jako wolny i suwerenny naród. Powstanie styczniowe było zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji i miało charakter ogólnonarodowy. Za początek powstania styczniowego przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 roku. Bardzo istotną informacją jest to, że mieszkańcy Tucznej uczestniczyli w tym zrywie narodowym.
w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wyruszyli oni do Konia, gdzie rozegrała się jedyna zwycięska bitwa w pierwszym dniu powstania. W noc wybuchu Imperium Rosyjskie dysponowało aż 100-tysięczną armią wobec zaledwie 6 000 powstańców. Ostatecznie Rosja zyskała dwukrotną przewagę liczebną. Powstanie styczniowe zakończyło się wiosną 1864 roku. Okazało się klęską narodu polskiego, a odzyskanie niepodległości było czymś niemożliwym. Szacuje się, że po stronie polskiej poległo około 20 000 żołnierzy. O niepodległość trzeba było walczyć jeszcze 55 lat. Dziękujemy za uwagę. Bardzo serdecznie podziękować całemu gronu pedagogicznemu. Chylę czoła. Dziękuję chórowi pod przewodnictwem tutaj pani Magdy, pani Zofii. Dziękuję pastuszkom pod przewodnictwem pani Anny. Dziękuję uczniom, którzy przedstawili część o powstaniu styczniowym pod przewodnictwem pani Elżbiety. Dziękuję wszystkim nauczycielom, bo wszyscy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za piękną dekorację, za piękne przebrania. Rodzicom waszym podziękujcie, że was tak pięknie wystroili, pięknie poprzebierali. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.